Chciałam Ci na wstępie bardzo pogratulować kolekcji i przypomnieć Ci, że widziałyśmy się kilka lat temu na wystawie związanej z Antkowiakiem. Czy pamiętasz? Tak, oczywiście pamiętam. To było na moim pierwszym roku studiów. Zacząłem kochać tafty, welury, jedwabie. Inspirowaliśmy się rysunkami żurnalowymi, które powstały 30-40 lat temu. Jestem dumna z tego, że mogłam się inspirować tak wybitnym i niesamowitym człowiekiem jak pan Jerzy Antkowiak. Tu masz nie tylko jeden kierunek, tak? Tak, moją pierwszą specjalizacją było projektowanie obuwia, drugą specjalizacją projektowanie ubioru. Powiedz mi proszę, co było Twoją inspiracją do stworzenia swojej kolekcji? Moją inspiracją do stworzenia kolekcji była głównie natura, kwiaty, grzyby oraz różne rośliny. W dyplomie nawiązuję też do tradycyjnego rzemiosła oraz bardzo ważną rolę w moim dyplomie odgrywa sensoryka. Wytłumacz, jak to przełożyłaś na odzież i tak jak widziałam również obuwie i inne dodatki, co wspaniale Ci wyszło. Kwiaty zastosowałam w formie aplikacji, ale również przełożyłam je na konstrukcję ubioru czy obuwia. Aplikacje wykonałam głównie ze skóry. Tłoczyłam je bardzo dużo eksperymentując ze skórą. Każdy kwiat w kolekcji jest ręcznie przyszywany, w całej kolekcji jest użytych ponad 2000 kwiatów. Wow, wspaniale! Co dalej powiedz? Dalej planuję założyć swoją markę, w której będę zaczynała od projektowania torebek. Mam nadzieję, że będziesz miała bardzo dużo wspaniałych klientek, które będą zakochane w Twoich projektach. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło.